Państwu. Oto właśnie szczeciński Holender. I to on będzie głównym tematem tego bloga, w którym to będziemy oceniać infrastrukturę rowerową w Szczecinie, jak jeździ się miejskim rowerem po naszym pięknym mieście. Dzisiaj zaczynamy na placu Szarych Szeregów i przejedziemy ulicą Piastów, o właśnie tutaj. Dojedziemy do cmentarza, znajdziemy holenderski wiatrak, a następnie główną bramą cmentarza wyjedziemy na ku słońcu i polecimy sobie na Turzyn, także takie kółko zrobimy. No, a tutaj jeszcze taki mały debilizm parkowania. No i co? Ruszamy. Tak jak mówiłem, zaczynamy od ulicy Piastów. Jest zielone światło. Ciekawe, czy na nie zdążę. Ale ruch jest, nie? Także ruch jest spory. Czekamy. Dobra, jest zielone. No i zobaczymy, czy nas przejadą ci, co skręcają w prawo. Chyba nie. Tu się też dziwne rzeczy dzieją na tym skrzyżowaniu. Nie wiem, co oni tutaj... Dobra. No i jadzim. Widać jakaś mała masakra. No zobaczcie, co się dzieje. To jest taki pas rowerowy, nie? Właściwie, a nie ścieżka tutaj na Piastów. No ja wam powiem, ja średnio lubię tym czymś jeździć. No zwłaszcza tutaj właśnie, nie? Bo muszę przejechać przez plac. A tutaj już mamy wspólny pas z samochodami. Dodatkowo jeszcze tutaj w prawo skręcają. No dobra, jest cały czas zielone, więc przypuszczam, mogę jechać. O, jeszcze tu autobus coś chce ode mnie. Dobra, chyba przejechałem, chociaż kurde nie wiem, czy mam nadal zielone, no chyba mam. O, zajebiście, na przystanek chcesz wjechać, ale ja muszę najpierw przejechać. Dobra, wszystko gra. Także jak widzicie, szczeciński Holender przemierza ulicę Szczecina, nie bez trudności. No i pas rowerowy na Piastów nadal się ciągnie, że tak powiem. Dopóki nie wypuszczą samochodów ze świateł, to jest znośnie się tu jedzie. Albo jak nie ma godziny szczytu. Dobra, trzeba poczekać swoje. Ej, a czy tutaj ten pas w ogóle jeszcze jest? Oto jest pytanie. Tak zapierdalają te samochody, że dobra, tutaj jakiś znaczek roweru jest, ale ja tak właściwie się poruszam po pasie samochodowym, który skręca w prawo. Widać znaczek? Widać. Tym niemniej lecimy dalej. Na Piastów jest całkiem fajny do jeżdżenia, bo nawierzchnia jest bardzo dobra wręcz. Tylko ten ruch samochodów, bo jest taka bolączka, że przynajmniej teoretycznie powinni jechać do 50 na godzinę, ale nie przypuszczam, żeby to tak zawsze było, co nie? Więc jadą trochę szybciej. Pas nie jest jakiś super szeroki, zwłaszcza dla rowerów, które mają szerokie kierownice, nie? No i tak... Jak tak jadą szybko, zza pleców, no to takie jest dziwne wrażenie trochę, nie? Zauważmy, że pas w ogóle się tak nagle skończył, bez ostrzeżenia. Więc ja za bardzo nie wiem. Dobra, na razie... O kurde. O, słyszeliście te hamulce? Światła, no nie? Są. Czerwone jest, więc trzeba czekać.
nie będziemy się wychylać. Także tutaj te drzewa na wprost, co widać, to jest już cmentarz. Widziałem, że światło mi zapaliło, więc lecę. Właściwie to już bym wolał jechać tym chodnikiem tutaj z prawej. O, choćby z powodu tego na przykład białego, co mi tu przejechał, nie? Więc ja teraz skręcam na chodnik. Nie ze względu, że super lubię łamać przepisy, tylko ze względu na własne bezpieczeństwo i chęć życia. Taka fanaberia, nie? Tutaj też jest taki jeden minus szczecińskiej infrastruktury rowerowej, bo jest przy tej ulicy ścieżka, przy ulicy Mieszka Pierwszego, jedziemy ulicą Mieszka Pierwszego, ale ona jest tylko z lewej strony i chcąc dojechać na cmentarz, który jest z prawej strony, a tu są ulice jednokierunkowe, no to właściwie muszę jechać chodnikiem, nie? Muszę jechać chodnikiem, bo tutaj nie ma za bardzo możliwości przekroczenia tej ulicy. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, ale ja mam biegi w tym rowerze. O tu. Właśnie na jedyneczce jadę. Co nie jest dziwne, bo pod górkę. Dzisiaj jadąc do pracy rowerem, za mną jechał taki facet w garniaku. No i był taki podjarany tym faktem, że prawdopodobnie pierwszy raz w tym roku wyszedł sobie na rower i do pracy nim jedzie, a nie tylko gdzieś tam do parku na spacerek, co nie? Że powiedział mi dzień dobry, mimo że się nie znamy. I nie mówię tego, że się z niego śmieję teraz, żeby nie było, bo mnie cieszy, że coraz więcej ludzi zaczyna traktować rower nie tylko jako rekreację, ale jako środek transportu po prostu. Jak ja mam tu wejść? A może będzie pani wiedziała? Czy wie pani, jak się do tego wiatraku holenderskiego dostać? Wiatrak holenderski. A, to musi pan tutaj wjechać i tu rzeczywiście nie daleko. Tutaj mogę wjechać? Wjechać, tam no, jest wejście. A, tak. dobra, okej. Okay. Widać. A, widzi pani, bo nie ma już tych, ale jest jednak, nie? Jest. No, dziękuję, do widzenia. A, tu jest wejście. Ja ślepy. Okej. Okay. Jest wiatrak. Szkoda, że już nie ma tych skrzydeł na nim. Przed nami główne wejście do cmentarza centralnego w Szczecinie. No i wyjeżdżamy na ścieżkę rowerową na ulicy Ku Słońcu. O, i tutaj jest stacja rowerów miejskich, jak widać, także całkiem fajowo. Dobra, zjeżdżamy na tą ścieżynkę. No tutaj już mamy do czynienia z taką ścieżką, nie? Prawidłową, nie tak jak na Piastów, tylko jest ścieżka. Dobra, jedziemy Ku Słońcu. No i teraz pokażę takie niezbyt fajne rozwiązanie techniczne, jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, bo ja tutaj muszę skręcać w lewo. Co nie? I no, aby to zrobić, muszę skręcić w lewo. Ścieżka, jak widzimy, idzie sobie prosto i w lewo już dupa. Jest przejście dla pieszych. Nie ma ścieżki. Więc aby być w zgodzie z przepisami, muszę jak ten debil wstać, nie? I przejść przez przejście dla pieszych. Co za bezsens, nie? Bo żeby było śmiesznie, tam dalej oczywiście jest ścieżka, nie? Już przejadę przez ten chodnik, chyba mnie nie zabije za to. O, i tutaj zjeżdżamy. I jest ten pas rowerowy, nie? Jak widać. No więc jedziemy nim. No i dobra, tutaj kolejne super rozwiązanie będzie chyba techniczne. Tutaj wjeżdżamy sobie w ścieżkę i znowu chcemy skręcić w lewo.
czy nam się to uda. No nie, dobra, tutaj nie jest tak źle w sumie. Jakbyśmy chcieli prosto pojechać, to byłoby karkołomnie, no ale że jedziemy w lewo, to ten puści nas pan, wspaniale, dzięki. Również dziękuję. Dobra, lecim. No i powoli dojeżdżamy do końcowego etapu wycieczki, czyli do Turzynu. Kolejna stacja rowerowa. Nadmienimy to. O Jezu, dopuszczony ruch rower. Ajajaj. No jest dopuszczony. A ciekawe, czy jest dopuszczony ruch starych bab na ścieżce, na ścieżce rowerowej. Oj, tutaj będzie też lekki bezsens techniczno-technologiczny. No bo tak, jest ścieżka, nie? Idzie sobie ścieżka, idzie i koniec ścieżki nagle. I tu już jest przejście dla pieszych, no ale już bez przesady z tym wstawaniem. O, myślę, że tutaj... No i tutaj się zaczyna kolejna ścieżka, nie? Tam była przerwa w ścieżce. No i tutaj już właściwie kończymy naszą wycieczkę. Z racji takiej, że dojechaliśmy. Tu jest Turzyn. I zakończymy zabawę przy stacji rowerowej. I tyle. A dobra, przyjadę ścieżką, tak ładniutko. No. I myślę, że tutaj właśnie można zakończyć. Grzecznie zsiądę. Jeszcze małe może podsumowanie, co nie? No, udało się zrobić trasę. Dla przypomnienia, była to trasa Plac Przymierzonych, Aleja Piastów, potem cmentarz, wiatrak, ku słońcu, no i Turzyn, jestem. Ogólnie dało się przejechać rowerem, choć na Alei Piastów szybko jadą samochody i średnio mi się to podoba, no ale da się jechać, nie ma problemu. Cmentarz jest jedną wielką ścieżką rowerową, no a na Turzynie tutaj w okolicy pokazałem, co się dzieje. Także do zobaczenia w następnym filmie.